Dawaj, mucho! Dawaj, hop. Witajcie, mili. Powiem wam, że dzisiaj troszkę wieje, ale szczęśliwy jestem. Dlaczego? Dlatego, że jestem w miejscu, gdzie nie ma robactwa. Ale są żabki, jak słyszycie. Są żabki. Mili, ale co? Jest zanęta. Zobaczcie, 7. Kurwa, weź kamerę. Ja pierd. Oryginalne, specjalne szmatki do czyszczenia rąk, kamer. No, widzicie, oryginalna. Jest napis, widać napis. A będzie dzisiaj coś o szmatkach wędkarskich. Mam tutaj zanętkę, mydełko FA. W razie gdyby się gówno... Wiecie, co to jest mydełko FA, co to jest skrót FA? Wszyscy wiedzą. From A! Mydełko FA to jest from A! Więcej nie mówię, bo zaraz będą... Uaa, proszę pani! A on jest antysemito! Nie ma czegoś takiego jak antysemityzm, pamiętajcie, nie ma czegoś takiego. Bo antysemitą to nie jest ten, kto nie lubi Żydów, ale antysemitą jest ten, kogo nie lubią Żydzi. Taka szmatka może na przykład służyć w krajach muzułmańskich za pokrywę głowną, tak, o. Alla, la, la, Mustafa Ibrahim, alla, la, la, Bubrebaju, alla, la, la, halo, 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 halo. Przy konsumpcji możemy sobie tutaj taki śliniaczek założyć. Zobaczcie, do ilu rzeczy taka szmatka służy, nie? Co nam się jeszcze może przydać na rybach? O, tutaj dużo rzeczy tutaj jest. Bardzo dużo rzeczy tutaj jest, ale są rzeczy tutaj też ważne. Herbata. Herbata z miodem i z cytryną. No, zamykaj. Tak, to jest tu. A to jest, słuchajcie... Naturalne medykamenty. Medykament naturalny. O. Zobaczcie, tak, pyk, 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 oleisto. Uj. Bez meniska. Jak sok z tak zwanej... Olej, tak, od poziomki, sok od poziomki, tak. O, widzicie, tak. Ale wiater je. Pak. I teraz wam zaśpiewam. Kieliszeczek ma nóżkę, a od tego jest nóżka, żeby wziąwszy za nóżkę wylać soczek do brzuszka. Ta. Fa, fa, ra, fa, 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 ra, fa, 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 ra, fa, fa, fa. Ciągnął. I to jest wędkarstwo? Góralskie słońce. To jest wędkarstwo? To jest kanał wędkarski? Ryje drą tyle. To ryje drą. To. Ryj to ma świn. Nie pasuje to Buda. Buda. Tekle. Siu. Bu. Pu. A może pan, panie Piotrze, byś pan poopowiadał trochę o sprzęcie? No dobra. O! Ło! Pokrowiec nieoryginalny od bata. I wyjmuję z tego pokrowca kolejny pokrowiec, wędkę w pokrowcu,
Apokrowiec nieoryginalny, od tego bata. Panie, to się nie godzi tak, pani. Mów ta bardziej po miastowemu. To się tak nie godzi. O, co wam to przypomina? O, Paweł, a tobie? O, a mnie to tłoki w tym. Raz, dwa, tłoki w pociągu, w parowozie. Lubicie słowo parowóz? A parowiec? Parowóz to jest parowóz, a parowiec to jest parowiec. I nieoryginalny, jak to? I on nie ma koszulki Team Rapa. F1, formuła, nie, teraz jest MMA. Oni MMA, oni mają tyle, ci co, niektórzy noszą te koszulki z MMA wspólnego, co ja ze spawaniem elektrycznym. No nie lubię amatorów, no nie lubię amatorów, lubię zawodowców, wiesz? W każdej branży jest kilku zawodowców, dosłownie kilku, w każdej branży. Ale i tak będzie stał na piachu mi ten dolnik. A piach to jest tragedia, a może o kamerę oprzyjmy? Czemu nie? O! Graj trąbi zespół zombie. Aby to w kamerę jak... Chyba na drugą nogę walnę, Pawełku. O. To już będzie na czwartą chyba, co? I to są rybiań. To jest kanał rybacki. A bu, tam jest ten bu! Bu! Na komendzie głównej, kurwa. Ale ma bata! Ona ma! Ona nie ma wacka! Paweł, dlaczego nie lubisz Kamilli? Bo ona nie ma wacka! Paweł lubi Kamillę. Nie? Lubi, bo do Kamilli pisze na Facebooku listy. A Kamilla mu odpowiada! Kocham cię, Pawełku! Jesteś super facetem! Ale masz żonę! I nic z tego nie będzie! Ale mam bata! Tylko tym się różni wędkarstwo obecne, że ja miałem tysiące brań i tysiące ryb wyjętych. A oni mają dziesiątki, ich doświadczenia nigdy nie będą doświadczeniami. No chyba, że pojadą do Szwecji za granicę i tam nałowią, jacy oni są wędkarze. W wannie! No takie jest wędkarstwo, że tam ja jestem gitem, bo złapałem 70 cupaków. Ale ja widzę, Paweł, że po twojej fryzurze brodowej, że ty kogoś jednak masz swój wzorzec. Nie. Proszę zamilczeć na ten temat. To nie w ogóle... Nie? Nie? Nie pokażesz twarzy? To tak jakbyś mieszał gówno z miodem. Nie? Ale mogę powiedzieć nie, o co... Nie, w ogóle nie, bo mnie to tak obrazi i śmiertelnie. A nie, czy mogę powiedzieć, jaki masz tylko wzór tutaj? Obrazi mnie to niebywale, nie może. Paweł ma tutaj brodę o taką pod brodą. Zaraz wracając do tych przewodników właśnie wędkarskich, to też są tacy. No ja nie chcę w ogóle do nich podchodzić, no bo no, ja niewiele wiem, naprawdę niewiele wiem, porównując z nimi, wiecie. Oni wiedzą, że jest ryba. Oni wiedzą, że jest ryba, ty. O, czuję rybę. A dlaczego? Bo na pleta nie myją! Będą ryby. Jak zwykle. Trzeba za nętę. Panie Piotrze! Nie, ciekawe ile Piotr będzie miał promili na Marsu. A na Marsu? Jeden jakiś robal, jakaś tekla zapytała. Prostak jakiś. No i wyobraźcie sobie, że niestety nic pan Piotr na Marszu nie wypił. Bo pojechał samochodem. No i takie dziwko. Oni by chcieli, żeby pan Piotr cały czas się boksował z jakimiś teklami czy żeby coś. Żeby obrzygał marszałka senatu na przykład. Marszałek. No, ale to jeszcze lepszy numer, bo ja z borowikami gadałem. No i się okazuje, że mam... Mieli cię na oku, rapala. Od razu mnie przyuważyli. Miałeś dwóch stanęło, bo zacząłem gadać. Byłem świadkiem. Swoje, tak. A trzeci z boku, taki ubrany ten. A potem od razu wyczułem ich, widziałeś tego z parasolką? Tak. Mówię, słuchaj, a ten to jeździ jeszcze Wołgą tu i tu? No już wiedzieli, że mamy wspólnych znajomych, już swojak. Rapa ma do czynienia z milicją! Ilu jest wśród ludzi? Mało. Tam myślę, że tyle ile promili miałem mniej więcej, jak promile. A promil to jest 1/1000. Dobrze mówię?
Na 1000 osób przypada człowiek. No to według Geista z Prusa, z lalki, to nie pamiętam, ale chyba jeden człowiek na 10 tysięcy on określa. I tak może być. I to nawet lepiej jak promil. Znaczy gorzej jak promil. No. Chyba jeden na 10 tysięcy dawał, że wtedy, kiedy Polska była pod zaborami, to jeszcze mieliśmy, słuchajcie, no niebywałą kartę, taką polską. A czy kanały wędkarskie polegały na tym, żeby pokazywać, jak łowić ryby, czyli inaczej, dużo, duże i szybko, to są kanały wędkarskie, to są kanały mięsiarskie. Ale powiedziałem, co? Ale jaki on ma dres. Wiecie, skąd mam ten dres? Old school, Adidas. A tu nawet poplamiony farbami. Super dres. Słuchaj, z 92 roku przyszedł do mnie kolega i mi, słuchajcie, i tu normalnie 92, to nie jeden robal nie żył jeszcze wtedy, albo nie jeden wędkarz. Zobaczcie, to normalnie działa. No ale tutaj już kieszenie tylko nie działają. I to jest dres, oryginalny Adidas. Robiony już wtedy pewnie w Chinach. Tutaj jest ciężko złapać, bo jest dźwignia długa i żeby tak jednoręcznie sypnąć na łeb jakiejś tekli, to nie jest takie hop-siup, ale saperką to pyk, pyk, pyk obrobiony jest, no. Okorowany pan, no. Natomiast tutaj jakby się wyćwiczył, bo były na przykład były miecze dwuręczne, ale wolne. A miecze i miecze czy szable jednoręczne, ale szybkie. I teraz pytanie. Szabelką pyknął, cyknął, zranił, mógł zabić. Ale mieczem dwuręcznym, jak już dostał się, to już nie. Brał na premiera! Grzesiek brał na premiera! Hurra! Tylko Konfederacja! PiS, PO jedno zło! Tylko Grzesiek! Grzesiek na prezydenta! A jak ryby biorą? Ja w dupie mam. Grzesiek brał na ministra sprawiedliwości. O! Norymbergę by zrobił, ministra co? Ministra spraw zagranicznych. O, jeszcze lepiej. Ale jakby krzyczeli, co? Z Izraela jakby krzyczeli. A jakby krzyczeli ci z tego, z Banderlandu. A jak ja bym został ministrem spraw zagranicznych. Ale by krzyczeli, o! Nie, to dopiero, to by nie krzyczeli. Bo by ich tu, co? Nie zdążyliby. W obozach by byli. Ja bym tak powiedział. Tydzień czasu mają wszystkie plemiona na opuszczenie Polski. Tydzień! W przypadku nieopuszczenia naszego, mojego kraju przepada cały majątek, a ludzie, a oni, a te byty idą do ciężkich robót dożywotnio. No! Podoba się? I Polska byłaby Polską. Oczywiście. Oni się topią na wodzie stojącej, a dopiero na rzece. I płynie, wiesz, przez tamę, jakby dębak był w poprzek czy ten, to się wypierdzieli i dupa. Myślę, że im kamizelka, dębakiem za kamizelkę zaczepi i się ze strażurem do góry kołami pójdzie. To są, wiesz. Na Titaniku widzisz, ile osób się utopiło. Niezatapialny Titanik, no i wiesz, bezpieczeństwo, wszystko i wuja. Jeszcze jak pływali ci kajakarze, to zawsze z nim był przewodnik. No przewodnik, lubię to słowo, przewodnik wędkarski. Właśnie dowiedziałem się, że jeden z przewodników wędkarskich w Wyszogrodzie, słuchajcie, kłusuje, troluje. I dowiedziałem się, że w Czerwińsku też kłusuje i troluje. Ja nie wiem, gdzie jest ten PSR, gdzie jest ta policja, gdzie są ludzie lokalni. Podobno, słuchajcie, podobno ktoś wpadł też na ich zrywki szyjami i tak dalej. Niebywałe to jest w ogóle. Na zrywki w czasie tarła oczywiście. No. To jest niebywałe, co się dzieje po prostu w tym kraju. Nie ma żadnej ochrony, nie ma nic. Kiedyś przy takiej pogodzie to siedziałem sobie nad wodą. Cały czas to taka ryba, to jakiś klenie non stop, to rabka jakaś, to spław leszcza, jakieś tego, tu to się klapnęło u kleja, to kieł, to brzana. W nocy to już nie powiem, co się działo w ławie. Dzisiaj to wszystko jest martwa woda. I jeszcze takie kretyny potrafią ci powiedzieć, że woda nie jest zatruwana, że ryba się chowa, że ta ryba jest, jej zdjęcie. Zapełniają swoje portfele i swoje gęby i kieszenie.
Tylko najgorsze jest to. Męczeniem ryb. Najgorsze jest to, że dużo takich kretynów młodych wierzy w to po prostu. Starych też. No to jest najgorsze. Że oni wierzą w takie po prostu bzdury. Tak samo jak z Wód Polskich opowiadali, że bardzo dobrze jest woda chroniona. Okazuje się, że na Dodrą jest 10 tysięcy kolektorów, a nie 5 tysięcy kolektorów. Wow. Tak, tak. I oni mówią, a rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówi, że oni dobrze wypełniają swoją misję, czyli dobrze pracują. Przecież to ich ludzie. Na to nie ma po prostu słów. I Jack Decoration wyjdzie i powie: złote algi. No tak, ale nawet jeżeli to złote algi, to skąd te złote algi? Z kosmosu przypłynęły? Z podziemi wyszli? Nie. To jest wina właśnie zatruć dokonanych ich rękoma, bo pozwalają kopalniom i innym instytucjom truć wodę bezkarnie.